Witam serdecznie w kolejnym vlogmasie, kochani. Jest ze mną Karol, więc to oznacza tylko jedno, że jedziemy sobie w kolejny rajdzik. Arkomada cała brudna, Wilber o dziwo czysty, chyba że z tej strony tylko. No, więc musisz wyczyścić, Karolku. Proszę, czyścić Arkomadę, ona to zajada. Wilber też, tutaj resztki. I będziemy siodłać. Chcieliście, żebym pokazywała proces siodłania? Właśnie, kiedy masz dwie lewe ręce, to fit. Proces siodłania, to proszę bardzo. Jak lubicie i chcecie, żebym tego nie pomijała, no to proszę bardzo, jak najbardziej, no. Na życzenie widzów. O, z tej strony jest legutko troszkę mokry, to zostawimy, bo to... O, chociaż... Nie, chociaż przeszło. Dobra, myślałam, że to jakoś sklejka nie do rozczesania. Czasami takie bywają. Wilbuś, bo wiatr rozwalisz, no, dokładnie. A rozmówiłem kilka baterii. A wziąłeś latarkę? Te latarki. O, to dobrze, no, to bo ja nie mogłam znaleźć tej czołówki, wiesz, swojej. Ale to... O kurde, tu jest brudny. Jak ktoś już będzie lipa, nie? No. No to wtedy dajemy cynka i wiesz. Aha, się spłoszyła biedna. Taki, akłada, tutaj jakieś dziwne ma właśnie. A co, spadło? Nie. A, dobra, pewnie ten. Za bardzo tył tutaj, wiesz, i się wystraszyła. Może. Ciśku mój kochany, no już, Nusiu. Byk, no już, no widzisz ty. No szczot. Tak. Zakładamy siodełko na Wilbusia. Już ma piękny czapraczek, oczywiście neonowy. Z pięknym, wypranym kantarkiem jego. No świecisz się, świecisz. Znowu na GoPro pewnie nie widać tego. Ja już się w ogóle nauczyłam, że Wilbera nigdy się nie zostawia samego, osiodłanego. Bo po prostu on wszystko tutaj. Normalnie osy zrzuci siodło. Zeżre sobie puślisko. Jest takie myki robi dziad. Dobra. Mamy. O, co ja mu tylko to tak zarzucam, idę po popręg. A tam Karol jest, to przynajmniej będzie widział. Tucha kamady, popręg. Piękny. Dobra, Wilburku. Poczekaj, bo teraz to jest challenge. Ja nie lubię się tak bawić w to. Poczekaj. Tu się depnę. Tu cyk. Dobra, teraz ten. Myślę, że mi nagrania starczy. Teraz zaślepki. Potem myślałam, że to siodło ma tutaj jeszcze takie, wiecie, takie kółka, żeby tutaj sakwy przyczepić, ale niestety nie ma. No, trzeba będzie jakoś kupić albo dorobić. Znaczy, ja mam te sakwy rajdowe, ale one są takie, wiecie, tutaj jej się po prostu pod siodło daje. I one tak latają dziwnie. A lepiej by było nawet na konia, jak od siodła idzie sakwa. Bo wiecie, też nacisk jest inny na poduszki. Dobra, teraz tutaj cyk. Ładnie. Na pierśnik. Generalnie wam powiem, że będziemy tylko raz chyba się wspinać w drodze powrotnej. Teraz będziemy schodzić, a potem będzie cały czas płasko. Jeszcze mamy zlaczone i źle ten nałożył. Dobra, kochani, czy my jesteśmy gotowi? Owszem. Wilber się świeci? Świeci się. Więc jak będziemy w lesie jechać, to przynajmniej będzie nas widać. No już O, patrz, Cyśku. No przecież ja bym cię... Chcesz się napić? Tu masz, zobacz. O, ślepy trochę. Nie, nie chcę. Dobra. Cyśku, jak pie... No już. Już cię matka bierze też, tak? No nie zapomnieliśmy o tobie, Nusiu. No, no co ty? Co ty? No w życiu matka nie zapomniała o tobie. Poczekaj, bo widzisz. No. Jedziemy i co? Słońce za chmurą. Ty, to wygląda jak księżyc, zobacz teraz na słońce. Normalnie można na słońce teraz popatrzeć przez chwilę. Ale dałem mu takie kropki przed oczami. O kurde,
To niedobry plan. Ło! Zobaczymy, gdzie dojedziemy dzisiaj, gdzie kamera nas zaprowadzi. Będę najwyżej nagrywać po tym telefonem. A, bo wiatr wie, super Wilber. Już. A, ja mam całą mokrą kurtkę. Jak do ludzi, no będziemy przez wieś taką, wieś miasto powiedzmy, przejeżdżać. Najlepsze uczucie na świecie, gdy siadacie sobie na takiego Wilbusia, niczym się nie przejmujecie, jedziecie sobie na rajd. To jest piękne. No nie, no Hakamady też oczywiście. Ale dla Wilberze jest po prostu wygodnie, bo no to jest kuc. On ma takie krótkie te nóżki. Nie mogę sobie po prostu. Na Hakamadzie to jest hop, hop, takie wiecie, jeszcze do góry podbija. A ten panie sobie płynie. Ten drepta. Małe uszka, tak Wilbuś. I rokes jest. O Wilbusiu, Wilbusiu, prr, prr. Ale tutaj naprawdę nie można kusować. Bo tu są kamyki, wiesz? No. Kusu energiczny. Jak nie znacie takiego, to zapraszam serdecznie do nas. Możecie przejechać na Wilberze husul energicznym i zobaczycie, że wcale husuły to nie są takie, jak niektórzy sobie myślą. Bo zależy po prostu, jak sobie takiego husuła wychowasz i jak będziesz z nim ćwiczył, jak go traktujesz tak naprawdę. Nie, Wilber? O matko. On do kałuży wszedł. O! Zatopili się. Oha. Ale cię teraz blask słońca oświetli. Super. Tu mamy, o właśnie tam zmierzamy. Widzicie ten kościół? Ja pier... Wilber. Widziałeś go? O, ale prut, 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 Wilburku. Ja wiem. No zobaczcie, Wilbera trzeba zatrzymywać. Go nie trzeba pchać, go trzeba zatrzymywać. On po prostu leci. Ja nawet nie wiem, czy GoPro dobrze ustawiam. Ja pierdzielę się załamię, jak źle ustawiam. I nie będzie go widać. Słuchajcie. Jeszcze bardziej na dół se dam. O. Teraz powinno być troszkę lepiej. Będziecie widzieć bardziej Wilbera. No, idziemy tam. Tam właśnie na Krzeszów. Ostatnio skaczesz, Karol, na przeszkodę na haki? Ustawiona. No tam skakałam, no. Haki ci skoczy od razu. Karola pierwszy skok to by był. Nie no, nie no. Karola to by trzeba było na mniejszą przeszkodę wziąć, ale mam w planach opony wziąć. Moje te drągi, które miałam. Miałam cały czas i zrobiłem gdzieś na łące tam tor przeszkód taki, powiedzmy trochę crossowy na dziko. Sprawdzimy, jak się spisze. Może Karol wtedy skoczy jakąś mini przeszkodę na haki, żeby sobie poczuć właśnie, jak to jest. Kto wie, może mu się spodoba i będziesz skakał w takie wysokie przeszkody na haki. Tam jest, właśnie, tam zmierzamy. I centralnie idziemy tutaj lasem i musimy wjechać koło tego kościoła tam daleko. Potem z tego kościoła jedziemy nad jezioro, już przez łąki, przez ulicę i powinniśmy dotrzeć. Tak, jak patrzcie, to tak blisko się wydaje, nie? Blisko? No nie wiem, czy blisko. A powinniśmy tam na koniec podjechać i myśmy nagrali się blisko, jakie to widzę. No, no to przecież tam podjedziemy na kole, będziemy przejeżdżać centralnie obok tego. Obok kościoła. Tak centralnie przez ten. Przez ruchomą ulicę i taki ala rynek, nie wiem. Może to raczej rynkiem to nie można nazwać. A ciekawe, czy będzie choinka i w ogóle. A w ogóle słuchajcie, ja sobie kupiłam w Decathlonie takie ogrzewacze do stóp i rąk. Karol sobie wziął, ale nie założył. Ja założyłam i normalnie super mi to grzeje. To się zakłada tak na palce, na skarpetkę i tam 40 stopni cały czas jest. I normalnie grzeje przez 5 godzin. Sprawdźmy. Na razie minęły, nie wiem, z 2 godzinki minęły. Skąd to założyłam? Powinno styknąć. Martwi mnie to, że to słońce jest coraz niżej, a nie wyżej. A jest 12. Kurde. Wziąłem krzaka, no nie zdążyłam. Wziąłem takiego krzaka. O, patrzcie. Nie, tego już nie wziął. I ciągnął przez 5 metrów. Pod sobą, no nie, no to po prostu takie rzeczy tylko z husułem, zapraszamy. I pragnę poinformować, że naprawdę Wilber cały czas mnie zaskakuje, bo idzie jako czołowy już przez dłuższy czas, w ogóle nie stanął.
Nawet nie, nie muszę nic w ogóle robić, ani smokać, ani Judek, nawet nie muszę go zatrzymywać na razie. Na razie nawet też nie zakłusował, więc idzie bardzo ładnie jako czołowy koń. A Kamada się wlecze. A Kamada się wlecze tylko z Karolem, bo jak ja tam wsiadam, to nagle mam innego konia. To nagle Kamada leci pierwsza, zatrzymać się jej nie da. Nie no, żartuję oczywiście. Ale jest po prostu bardziej żywsza. Co to jest? Ty, patrz jaka łapa. Ale czekaj, wilka? To jak niedźwiedzia. Tak. Patrz. Jak moja ręka, ej. No. Ty jak kupuj tą Wilbera i te sam. No właśnie, ej. Mocne. Albo ktoś tu szedł z takim psem wielkim. Albo to wilk. Albo jakiś jeden wilk gdzieś tam. No nie wiem. Wilki, dobra, jak coś to spierniczamy galopem. Będziemy się trzymać ostro siodła i nara. Prawkę? Krolak. Ja się nawracać, trochę z przodu bardziej usiąść siodło. Bo tak z tyłu siedzisz na łęku. O, teraz dobrze. Właśnie. Przerwa na trawkę, no musi być, no kurde, długo idziemy. A ta się szczurzy, Haki, naprawdę, wiesz co? Czy widzisz, żeby tutaj brakowało tej trawy? Nie brakuje. Naprawdę, naprawdę, czasami to mnie, nie wiem, raz się kochają, raz się nienawidzą. No jak brat z siostrą po prostu. O, i tutaj właśnie w tym lesie Wilber paradował 4 dni i żeśmy go szukali, nie? Oczywiście, że tu byliśmy, sprawdzaliśmy. Ale on cały czas albo się z nami mijał, albo kurde, no nie wiem, no pech. I dobrze, że śnieg sypnął, to żeśmy po śladach szli i żeśmy go znaleźli gdzieś tam na samym końcu na łąkę, jak się wyjeżdża. No przecież ja naprawdę zawał. Ja nie żyłam wtedy. Normalnie mało brakowało, depresję z powrotem wypadła. Ale na szczęście znaleziony i proszę bardzo. I teraz już się trzyma Hakamady cały czas. Jakie podłoże fajne. Zobacz, i śmieci też są jak zwykle. No i mogło zabraknąć. Mamy fajne lasy, raz takie mamy lasy. Tutaj mamy bardzo fajny las na grzybki. Zresztą widać, ci co się znają, rosną tu grzybki. O, Wilber też trawkę sobie szuka, ładną, leśną, zdrową. Kurde, jak ze Shreka tutaj trochę ten krajobraz wygląda. Fajne zdjęcia by były tutaj. Normalnie jest ładny mech. Wilburku, dobrze, dziękuję. Ja wiem, że ty się chcesz wytarł. O, jakiś grzyb się zachował, pewnie trujak. Bo tu pełno śniegu było, przecież. Biegniemy kusem. Lejber. Super kuc. Tak jest. Brawo, Wilber. Dawaj, bo Hakamada na pewno zagalopuje z tym, z Karolakiem. Znając życie. Chociaż... No, wiedziałam, że zagalopuje. Super koń. Ale było hamowanie. Coś tak czułam. O, to jest ta łąka. Super, Iber, super. Normalnie jakiś tor krosowy, nie? Tak, ale że ci odbiła ta kałuża, no. I koniec. I koń już zwolnił. Tak jest. No. A ci se idą spokojnie. A co tam? Tu po kamieniach chcesz? No, no, właśnie. Ładny pawilon na wodzie, to ten słynny, tak? Sobie wpiszcie i zobaczycie. I właśnie koło niego przejeżdżamy. Nieraz byłam na wycieczce szkolnej. Nie? Wilbuś? Mam nawet jakiś szlak. Ciekawe. Ciekawe. Letni pawilon na wodzie. Letni, okej. Okay. Albo ja coś źle czytam. Dobra, Wilbuś. Tu na pobocze. Staraj się poboczem, Karol. Super, Wilber. Tak jest. Aha, Kamada, co ona się będzie? Dobra, i tu chyba było w prawo, wiesz?
Ale zatrzymaj, jakbyś zrobił. Kościół widać już. Już jesteśmy. Już busiu. A, trawkę, tak? To proszę. No jasne, taka zieloniutka, to jakby nie skorzystać z tej trawki, prawda? No. Mhm. No niedziela w końcu. O, Karolek. Dobry. Idziemy. O, tak będziemy jechać w połączeniu, jak w bryczce. Tylko nie ciągniemy nic za sobą. O ile Wilber jest krótszy od Hakamady. Wilbera zat się kończy tu gdzieś od Hakamady. Jak o, równać o, ich z głową. Czekaj, jeszcze. O, teraz. Normalnie zat tam ci siodło się kończy. Hakamada jeszcze potem ma zat. Ty, panie. Będziemy normalnie zaraz płacić karę. Jaką? Za niszczenie mienia. Poszła sobie po kamieniach. Co za... To jest Hakamada właśnie. Trochę jakby wiosna była, nie? No. Jakby był jakiś marzec. Tak się czuję. To odwilż, nie? Już. Odwilż, no. Teraz śnieg stopnieje. Teraz bardziej krótki rękawek. Kwanat, naprawdę widzę, że bardzo lubisz chodzić tędy, tak? No. No. Tak, ptaki śpiewają, zobacz. Ptaki śpiewają. Wiosna idzie. Teraz pięknie mamy na wprost kościół. I go widać. I tam mamy też górę świętej Anny. A to nie wiem, czy będziecie tak widzieć. O, może coś będzie widać. Jakbusiu. Popieram. Ja takie krasnale. Jako drzewa. Fajny pomysł, nie, Karol? Karol, co tam? No faktycznie, on jest wysoki ten kościół. Proszę, nie wiem dlaczego takie echo tu jest. Wszyscy już wszystko wiedzą. Wtedy, nie, Wilber? Nie. Ty jedziemy ulicą, Karol? Czy chodnikiem? Dobra, pojedziemy chodnikiem. Brama Sudetów Środkowych. O, tu mamy jakąś bramę? Okej. Chodnikiem, w razie czego jeszcze... No, chodnikiem. No teraz, a fajnie. A wiesz, że normalnie możemy pod kościół i tam są te koniowiązy. Pod kościołem. Tylko tam się dojeżdża chyba ścieżką konną z tamtej strony. Bo to jest ta druga ścieżka. I wtedy chyba z drugiej strony się jedzie tam dalej. Potem jeszcze na głazy krasoludków, na tą maczugę. A my jedziemy tak jakby po swojemu troszkę. Widzisz, i my tam idziemy, proszę państwa. Jeszcze mamy stół sądowy, zabytek. Głazy krasoludków, tam pojedziemy. I diabelska maczuga. Trzeba odpakować kalendarze, więc tak na szybko, żeby wam rajdu nie psuć. 17 i 18, co się znajduje w poszczególnych okienkach. Tu mamy konika, tutaj mamy aniołka. 18, więc zacznijmy sobie od 17, prawda? Tutaj mamy peeling do ciała inspirowany zapachem WW batonika. A w 18 mamy Pawełek Tofi, no w końcu, mój ulubiony. Więc tak się prezentują dzisiejsze zdobycze. Oni dojechali, ja pierdzielę. Normalnie tym asfaltem to najgorzej, no muszę poszukać jakąś trasę, ale bardziej to rowerem bym preferowała. Od tamtej strony bym pojechała i wtedy by było git. Nie, Wilber? No. Teraz można kusem, dawaj. To lecimy kusem, Karol. Super, Wilber, dawaj! Ale nie, no nie mogę. Ale my jedziemy kusem, Wilber. My jedziemy kusem, a on niech se robią, co chce tam. Super, koń. Super, Wilber. Tak jest. Super koń. O, tutaj. Super.
Ja nie wiem. Czyś powiedzmy, że się galopował z góry. Tak szczerze. Super, bre. No to biegniemy. Teraz jesteśmy coraz bliżej tego jeziorka, więc tempo mamy niezłe generalnie. Może się uda tak, że nie będziemy musieli wracać po ciemku. Super, Wilber. Ale teraz biegnie ładnie. Mi właśnie GoPro zalwało. Aj, kusę, Wilber. Ej, dokusujemy do dziadów. Ale ty masz turbo, naprawdę, Wilber. Ja pierdzielę. No. Jakie zatrzymywanie. Super, Wilber. Pięknie to zrobiłeś. On zrobił, no. Zaciągnął resztę i korzyść z przodu. Aha. Ej, to Wilber tylny mi się hamuje zadem. Sadza się na zadzie. Się siada. Ty, no ale tu normalnie teraz tak brzydko się zrobiło. Bo nie ma tego śniegu. Jakiś absurd. Może to jezioro nam wybaczy, znaczy ładne widoki nam da, na pewno. Słońce coraz niżej. Tylko nie w pole! Karol. Kurwa, moje pole. Tak zwane. To co, kusujemy? Kusujemy. Ale tu wieje! Proszę im powiedzieć, jak się czujecie, Wilber. Wilber pierwszy. Kupa. No super, Hucu. Widzisz, kupę robi na trawie. Super. I o to chodzi. O to chodzi. Kupa na trawie może być, ale na asfalcie no, 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 no. Dobrze? Zapamiętałeś? Na pewno. Tu jest kolejny kościół. W ogóle ile tych kościołów tutaj jest? Ja pierdzielę, o co chodzi. Wy co widzicie cały czas, że my idziemy i się zatrzymujemy na trawę. No bo w sumie tak jest, bo jakby ład, dlaczego konie mają cierpieć? Konie, które muszą cały czas jeść, skubać sobie trawę, to sobie nie wyobrażam, na przykład 2 godziny jechać non-stop i nie pozwalać koniu nawet dźba wziąć, no what the fuck, no oni chyba nie na tym to polega. Jakby koń jeszcze nas wiezie na grzbiecie, popręgi specjalne mam, w sensie no nie luźno, ale tak, żeby ten mięsień na dole przechodził i nie ma szans, żeby koń się zapoprężył, więc czemu mam nie dawać. Jechaliśmy do zapory tak zwanej, antypowodziowej, zobaczę, jakby była powódź, to tam jeszcze jest takie coś płaskie, co odprowadza wodę, nie, żeby więcej wody się zmieściło, jak w ogóle to brzmi kiedykolwiek. I kiedyś tak naprawdę napadało, że ten poziom wody równał się normalnie tutaj z drogą. Ta droga była cała zalana. Zresztą macie takie wały przeciwpowodziowe zrobione, Wilber. Tam nie wchodzimy. I zresztą kamienie, bo jakby było w miarę płasko, to może by było z koniem wejść tutaj. Nawet takie małe, łagodne zejście z tej strony akurat jest. Ale nie, bo tam widzę kamienie się odbijają, takie wielkie. Nie wiem, czy to widać na kamerze. Tak, super, Wilber. Nie bój się. Tak, super, koń. Brawo. Dobry. Tak jest. Super jesteś. Tak. Zakusuj sobie, no. I wstęp. No, to nie wiem, no taki straszny wąwóz był, no. Tabliczka z prawej, z lewej, szum wody, wodospad. Biedny nie wiedział, co zrobić. Asfalt, tfu. Łąką idziemy. Dobrze. Dotarli. Widzę, że pełno osób jest. Nawet nie wiem po co. Chyba sobie po prostu zwiedzają wytyfy. I losy zostały przewrócone. Drzewowie, o. Drzewowie dorwali te losy. Japi, ale to jest wielkie. Kurde, ja już mam tą. Jak to się. Megalofobię? Nie, to nie megalo, bo ja nie ten. To, co jest, wiecie, no, woda, głębokość i tam w ogóle. Ja się boję, że wpadnę od takiego silosa i nie wyjdę, bo. O, jedne. Nie, megalofobia to jest ta. Na przykład wielkie statki i w ogóle, to nie, to tego się nie boję. Ale ta głębia, o, głębia w morzu albo. Nie, klaustrofobia. Ty, robiły urbexa? Na koniach? No. Na koniach. Nie, bo tam pełno szkła. No pozmieniało się, bo tutaj za dużo ludzi się kręciło. Widzicie, jeszcze konstrukcja jest. O kurde. To jest straszne. To jest mega straszne. Ej, weź. Zrób zdjęcie mi, Karol.
O, aż mi przeraziło, dobra. Nie bój się, nie bój się. Omg. To jest wielkie. Może jednak mam tą megalofobię. Heho. Ja pierdzielę. No. A koła na bączki kręci. Chaber, ustaw się. A on się w ogóle nie boi, ty. Git? Dobra. On się w ogóle nie boi. To jest straszne, jak tam podchodzisz, wiesz? Oczywiście, że uwielbiam GoPro za rozładowywanie się numer jeden. No, przejdziesz, Wilbuś? Tak, super. O, ale zobacz, jak wstęp mają. O, kładę już, o. Aki to jeszcze nie jest ten. Piaskownia, o. W końcu mi się przypomniało, jak to się nazywa, prawidłnie. Pięknie to wygląda, no trochę jak nad morzem, jak się tutaj wjeżdża. Wow. Wilber. Ja pierdzielę. Ej, mega to. To jest mega mocne. Tam nie będziemy szli. Jeszcze jak słońce się odbija. Super Wilber. Całuski. Nie no, przecież oni się znają. Co? Oni se całuski cały czas robią tak. No, nagrywam na razie, wiesz? Chcę zobaczyć. Znaczy, chcę zobaczyć, co pokazać widzą. O, Wilber, bo tu jest zejście na dół, takie dość strome. Nie preferuję tędy. Tak, jest dużo więcej wody. Te? No. Kurde. Kip, coś tam. Zachowaj czystość. A, oczywiście, że ty będziesz sobie. Aha, no tak, proszę bardzo. Takiej trawki to tam nie mają. Jak nad morzem byśmy byli aktualnie. Tak jak w dół kamery i bym powiedziała, że jesteśmy nad morzem, to by większość odwierzyła. O, w tym momencie na przykład. Bo normalnie to... się wycięło, nie? I tak. Ole, to pięknie. Wyglądacie. Pięknie, jak Haki tutaj pozuje. Cudownie. W stronę słońca. Ej, ale tutaj to mają kolie. Uwaga. O, proszę bardzo, Wilber się. Tylko proszę mi się nie tarzać. Dobra, dobra, ona będzie się bawić. Widzisz, no niestety, no byśmy weszli, ale nie ma tutaj wejścia takiego. Oni sobie poradzili. Oni już dotarli do celu. Oni już mają swoje. Oni już mają swoje jeziorko, nie? Mają swoje jeziorko, co tam? Takie małe, jak ze Shreka. Najgorzej, że teraz nie będzie cię słychać za bardzo, Karol. My idziemy. Dookoła tego jeziorka sobie przejedziemy, żeby wam pokazać i wrócimy. I może uda mi się dograć końcówkę, jak damy radę wrócić. Bo nie będziemy wam drogi powrotnej tej samej pokazywać. Będziemy tą samą niestety jechać. Bo jeszcze nie mam opracowane jakoś takie okółka. Szczególnie tutaj. To już trochę zamarznięte. Bo one stoi, że tak ujmę. Ale tutaj raczej się nie kąpią ludzie. Nigdy się raczej nie kąpali. Tam ktoś łowi ryby po prostu. My idziemy tak w prawo. Dobrze my idziemy w ogóle? Nie no, chyba dobrze. Szczerze to wygląda jak właśnie klimat takiego obrzeża morza, nie? No zresztą zobaczcie, kto mieszka nad morzem? Proszę się zgłaszać w komentarzu, czy to tak wygląda. Czy tutaj jest tak piasek, tutaj widzicie takie drzewa. O kurde. No to mamy challenge, Karol. Ja pierdzielę, ale teraz normalnie, naprawdę. Ale wyrąbało krzaka. Znaczy krzaka, pfu. Drzewo. Prawilne drzewo. Super, Wilber. A ty jesteś kurcz rajdowy. I Haki. Poczekajmy. Jest, wyłonili się. Wyłonili się za krzaka. A jak? Idziemy dalej. Hejber, robimy podjazd. A? Dawaj. Dawaj, wybójsz w stronę słońca. No i prd. Teraz pakumił podjazd, dawaj. Dobrze, super. Ale ją rozświetliło. W blasku lasu. Jakiś ptak? Dobra, wylądował pomiędzy drzewami.
Ja to muszę na wszystko patrzeć. Tu będziemy kolejny mieć brzeg, że tak ujmę. O, na moto jeżdżą tędy. Nie jesteśmy sami. Teraz żeśmy dojechali, kurde. Ale świeci, nie? Tu jest jako taki zjazd, powiedzmy. Ale w dalszym ciągu to nie jest jakiś taki. Haki by weszło, ale Wilber to nie wiem. Możesz spróbować haki, ale... Za mocno się to słońce odbija, wiesz? A nie, no nie wejdzie, bo tu jest brzeg, wiesz? Tu jest od razu ten. Widać, że jest piasek pod spodem jeszcze. Długo. No dobra, idziemy. Idziemy dalej. Bo czas nas goni. Następnym razem przyjedziemy. Dobra, teraz robimy język teściowej, tak zwany. Wstępem. Tak jest, super koń. Tu idziemy na dół, dokładnie. I tutaj będzie ostro w lewo. O, przez kałużę. Super. Dawaj, Bet. Gdzie? Łabędzie? Ano? Ej, normalnie myślę, że tam ktoś normalnie mieszka, ty. Ciekawe, że sobie zrobili. Ciekawe, kto ile za to dał, nie? A to nie było na sprzedaż przypadkiem? Karol? No, może. Może było na sprzedaż. Nie wiem, czy będziecie widać, czy będziecie widać wytyfy, ale tam jest śnieżka. Nie wiem, czy widzicie ją. Ona jest tak, czekajcie, kamera, o tutaj, przybliżę wam. O, Wilbuś, Wilbuś, nie wchodzimy tam, pięknie się z tych gór. No, powiem wam tak, niestety tam była brama i musimy zawrócić. No, więc wracamy i tą samą drogą po prostu wrócimy. Ostatni luk, proszę państwa, macie na piękne jeziorko. No i wracamy, tak, Wilbuś? A tutaj bobry wyryły, czy co? Tam widać, że takie, wiecie, szpice są. Ciekawe, czy mamy w ogóle takie coś jak bobry tutaj. One tu mieszkały? No, sobie jakieś tamy porobiły. Nie, Wilber? Damy radę, Wilbuś. Zsiadłam z Wilbera i idę teraz. Będę połowę drogi wracać na pieszo. No bo Wilbuś młody, no to co on się będzie? Dzielnie, fajnie. Kurde, no nie mogę, słońce świeci, nie widać Karola. Fajnie zniósł mnie na grzbiecie swym. O, jakie ładne ujęcie, Wilbuś. I co? No idziemy. Mamy godzinę do zachodu słońca, więc nice. Jak pokazuje siebie, to... O, tak. Mamy godzinę do zachodu słońca i niestety nie wiem, czy zdążymy. Karol. A Karol oznajmił, że latarki nie wziął. Tak. No. Więc ja nie wiem, o co chodzi. Karolu, wyjaśnij to. No, wziąłeś latarkę, nie wziął latarki. No, wziąłem, mam samochodzie. No, mam w samochodzie, a my jesteśmy od samochodu jakieś 20 km. Więc super. Wilber, powiedz tutaj. Rozporządź się. No, dokładnie. Że dotarliśmy szczęśliwie akurat, zobaczcie, na zachód słońca. Jeszcze aż przybliżę, kurde. O, żeby wam pokazać, jak tam mgła się zrobiła. I git, nie, Karol? Także żegnamy się z wami. Do następnego odcineczka. Pamiętajcie, łapkę w górę, jak chcecie więcej rajdów. Żegnamy się z wami. Tak. I papatki.